Cześć, witajcie ponownie. Czy Wy też poczułyście już powiew wiosny? Ja już tak. Może niektórzy z Was zauważyli, ale motyw kwiatowy często występuje na moim ubiorze. Tak, kocham kwiaty i czekam z niecierpliwością na wiosnę oraz ciepłe dni, które będę mogła spędzać w ogrodzie, pielęgnując rośliny czy pijąc po prostu pyszną kawkę na tarasie. Czemu taki wstęp? Otóż wejdę w nieco rolę osoby, która szuka głośnika potrafiącego mieć czas podczas takich aktywności. Takiego, który nadaje odpowiednie tło muzyczne. I chyba znalazłam mojego faworyta na ten sezon. Przychodzę dziś do Was z propozycją głośnika, a nawet dwóch. Od niemieckiej marki Wi by Loewe, producenta stawiającego na żywiołowość przy projektowaniu swoich urządzeń, bawiącego się kolorem oraz, co w tym wszystkim dość istotne, producenta, który ma wiedzę, jak konstruować dobrej jakości sprzęt Home Audio. Dziś porozmawiamy o głośnikach bezprzewodowych Hear 1 oraz Hear 2. To produkty, o których wprost bije wiosenna energia. Zatem zaczynamy! O We Hear 1 wspominałam, przygotowując propozycję trzech prezentów dla kobiet z okazji walentynek. Teraz pokazuję go Wam w towarzystwie jego większego brata, z dwójką w nazwie. To głośniki Bluetooth, które po pierwsze możemy wziąć ze sobą gdziekolwiek chcemy, czy to przemieszczając się po domu, czy jadąc gdzieś na wycieczkę, albo tak jak ja chwycić go i pójść pracować w ogrodzie. Możecie go mieć zawsze pod ręką. I myślę, że oba są na tyle kompaktowe, aby zmieścić się do niej jednej kobiecej torebki. No dobra, torby. Oferowane są w czterech kolorach. Aqua Blue, Coral Red, Storm Grey i Cool Grey. Dzięki temu łatwiej dopasować odcień według własnego poczucia estetyki. Czy to do wystroju wnętrza, w którym najczęściej będzie przebywał, albo mówmy się, wybierzcie kolor, który po prostu jest Waszym ulubionym. Mi najbardziej przypadł do gustu ten czerwony. Przyciąga oko. Moim zdaniem największą zaletą głośnika Hear 1 jest jego rozmiar. Jest drobny, poręczny, najbardziej mobilny. Natomiast Hear 2 jest wyższy w tym rodzeństwie, przez to trochę cięższy, natomiast tu nic nie dzieje się przypadkiem. Te zwiększone gabaryty to też większe możliwości, mocniejsza bateria czy więcej muzyki, a przede wszystkim głębsze, bardziej dociążone i spektakularne brzmienie, również w większych pomieszczeniach czy przestrzeni otwartej. Owalne kształty głośników o płaskim spodzie ułatwiają umieszczenie ich w dowolnym miejscu, w pionie oraz poziomie. Było to możliwe dzięki sprytnemu rozwiązaniu w postaci odchylanej podstawki chroniącej także przyciski. Oba głośniki są solidnie wykonane i ich duża odporność mechaniczna pozwala na korzystanie z nich w terenie. To nie jest konstrukcja pancerna, zaznaczam, ale jednocześnie mam poczucie, że gdy gdzieś przypadkowo go strącimy albo zainteresuje się nim nasz pies i zrzuci go ze stołu na tarasie, jego obudowa daje nadzieję, że wytrzyma tę próbę. Dzięki odpowiedniej konstrukcji i zastosowaniu stosownych uszczelnień głośnik może pochwalić się stopniem ochrony IPX6. Jest to więc sprzęt odporny na mocniejsze zachlapania, nie straszny mu nawet ulewny deszcz czy podlewanie w ogrodzie. Nie sugeruję jednak wrzucać go do zbiornika wodnego. Tego głośnik może już nie wytrzymać. W komplecie dostajecie też pasek w kolorze głośnika, który w razie potrzeby możecie przyczepić do obudowy i wygodnie przenieść głośnik z miejsca na miejsce. Fajnie, że ktoś o tym pomyślał. W końcu to głośnik przenośny. Dobrze, to kwestie wyglądu omówiłam. Teraz pora na pytanie, jak grają te urocze głośniki? Otóż zintegrowane z obudową przetworniki zapewniają czyste i szczegółowe brzmienie. Muzyka płynąca z We Hear 1 jest bardzo przyjemna dla ucha i będąc na zewnątrz dźwięk rozchodzi się skutecznie w każdym kierunku. Hear 2 gra podobnie, jednak czuć większą swobodę podczas odtwarzania muzyki i jest ona okraszona zauważalnie większą ilością basu. Obydwa modele mają możliwość sparowania ich w stereo, więc jeśli tylko zdecydujecie się na zakup drugiego takiego głośnika, będziecie mogli stworzyć przenośny system Hi-Fi do zebrania gdziekolwiek. Powiem jeszcze o jednej ważnej kwestii. Gdy już wspominam o outdoorowym słuchaniu muzyki, trzeba to robić z rozsądkiem, wyczuciem i jeśli wokół nas są inni, na przykład sąsiedzi, to trzeba uszanować też ich przestrzeń. To taka edukacyjna dygresja, ale uważam, że potrzebna. Teraz przejdę do kwestii funkcjonalnych. Wygoda i intuicyjność są ważne, a niemiecki producent odrobił tu lekcję. Oba głośniki mają czytelny panel z ergonomicznie rozmieszczonymi przyciskami do sterowania. Dzięki nim możesz na przykład szybko uruchomić głośnik, regulować głośność, ale również parować We Hear w parę stereo
lub inicjować połączenie bezprzewodowe z telefonem, komputerem czy tabletem. Wystarczy obecność Bluetooth. Swoją drogą, moduł wbudowany w oba głośniki jest w energooszczędnej wersji 5.0. Fajną sprawą jest możliwość prowadzenia rozmów. Pomyślano tu o mikrofonie. W obu modelach przyciski sterujące zostały ukryte pod specjalną ochroną, na której widnieje charakterystyczne logo marki. Poza estetyką chroni je przed uszkodzeniem lub przypadkowym naciśnięciem. Złącze USB-C oraz wejście audio jack 3,5 mm zostały dodatkowo ukryte pod specjalną gumową zaślepką, co pozwala skutecznie je zasłonić, gdy nie są używane. Dzięki temu z głośnika możesz bez obaw korzystać np. przy basenie czy w czasie letniego ciepłego deszczu. Teraz kwestia wytrzymałości baterii. Obydwa głośniki zasila bateria ładowana przez nowoczesne złącze USB-C. Przewód oczywiście jest dołączony do zestawu, lecz bez kostki ładującej. Mi to wcale nie przeszkadza, gdyż w domu i tak mam mnóstwo ładowarek z opinanym przewodem do innych urządzeń. Myślę, że i u Was będzie podobnie. Mogę więc naładować głośnik taką samą ładowarką do telefonu. Alternatywnie wystarczy do tego też laptop lub uniwersalny powerbank, który niemal zawsze noszę w razie potrzeby w torebce. W przypadku Hear One dzięki wbudowanemu akumulatorowi o pojemności 2000 mAh czas pracy wynosi od 12 do 14 godzin, a jego pełne ładowanie potrwa od 2 do 3 godzin. WeHear 2 jest już wyposażony w akumulator o dwukrotnie większej pojemności, który z kolei wystarczy na 15 do 17 godzin słuchania muzyki, a pełne ładowanie trwa również dłużej, do około 4-5 godzin. Sprawdziłam tą wytrzymałość baterii i potwierdzam. Oba modele pozwalają nie myśleć nadmiernie o zasilaniu. Można się skupić na muzyce. Te radośnie kolorowe głośniki przenośne sprawdzą się w różnych scenariuszach. Dom, taras, ogród, wypad za miasto, pełna swoboda. Klimat letnich wypraw czy posiadówek z przyjaciółmi na tarasie to naturalne środowisko dla obu modeli. Przy tym, gdy przyjdzie chłodniejsza pora roku, będą się ładnie prezentować w domu na półce czy biurku, dalej towarzysząc nam w codziennych czynnościach. Pokusiłabym się nawet o kupno takiego głośnika na prezent bliskiej osobie, bo design ma bardzo uniwersalny, który przypadnie myślę do gustu większości z Was. Dzięki ciekawej kolorystyce, te głośniki mogą być też fajną opcją dla młodych miłośników dobrego brzmienia. WeHear One oraz WeHear 2 to propozycje dla przedstawicieli wszystkich pokoleń. To by było na tyle. Chcąc sprawdzić na własne uszy, jak bohaterowie dzisiejszego filmu grają, zapraszam Was do odwiedzenia najbliższego salonu Top Hyphen Video Design. Tam możecie przetestować ten, jak i wiele innych rozwiązań z dziedziny audio. Dużo cennej wiedzy znajdziecie również na stronie internetowej www.tophyphen.pl i dostępnej tam w strefie wiedzy. Ponadto eksperci dobrego brzmienia dostępni są telefonicznie oraz mailowo. Potrzebne informacje znajdziecie też w opisie filmu i na wcześniej wspomnianej stronie www. Jeśli film się Wam spodobał, zachęcam do jego polubienia i skomentowania. Liczę też, że zobaczymy się w kolejnym odcinku opowiadającym o sprzęcie audio z kobiecej perspektywy. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Biorę głośnik i lec do ogrodu. Trzymajcie się. Cześć!